W ramach szkółki hokejowej dla dzieci prowadzonej przez Bielską Fundację Drachma trening na lodowisku w Bielsku Białej poprowadził słynny hokeista Mariusz Czerkawski. Znana z charytatywnych przedsięwzięć fundacja kontynuuje rozpoczętą rok temu promocję hokeja. Dzięki zainicjowanej przez zawodników Cieszyńsko-Jastrzębskiego Towarzystwa Hokejowego Czarne Pantery Marcina Słamy i księdza Mateusza Dudkiewicza w ramach mini szkółki hokejowej w Bielsku Białej przeprowadzono już kilkadziesiąt godzin treningowych z udziałem ponad 100 dzieci i młodzieży. 21 stycznia młodzi adepci gry z krążkiem na lodzie spotkali się z Mariuszem Czerkawskim, byłym zawodnikiem amerykańskej ligi NHL. Były gracz New York Islanders pokazywał m.in. jak doskonalić technikę jazdy na łyżwach i zdradzał popularne sztuczki z krążkiem i kijem. Sportowiec promował swoją książkę Życie na lodzie, pozował do pamiątkowych fotografii i rozdawał autografy. Cieszę się, że mogłem przyjechać. Cieszę się, że jest tak wspaniała inicjatywa dla księdza Mateusza, który robi co może, żeby naprawdę... I oczywiście rodziców, którzy chętnie przychodzą, pomagają, kupują sprzęt, wożą dzieciaki, robią co mogą, żeby dać im radość i uśmiech na twarzy. To jest najważniejsze, że wszyscy jesteśmy razem, mamy swoje pasje i teraz tylko trzeba je rozwijać i się z tego cieszyć. Fundacja razem z MOSiR w Cieszynie zorganizowała też turniej hokeja na lodzie o Puchar Prezesa SKOK. Impreza odbyła się 26 stycznia w hali widowiskowo-sportowej imienia Cieszyńskich Olimpijczyków. W rywalizacji wzięły udział drużyny Drachma Bielsko-Biała, Vikings Oświęcim, Cieszyńsko-Jastrzębskie Towarzystwo Hokejowe, Czarne Pantery i Dragons Tychy.